Witam Was w kolejnym i prawdopodobnie ostatnim odcinku z gry Convergence. Ostatnim razem dotarliśmy do końca Wesołego Miasteczka, walczyliśmy ponownie z Zarkonem i dowiedzieliśmy się, że przyszły Echo jest w wieży zegarowej, gdzie już się szykuje, żeby wysadzić Syntixi i no po prostu zrealizować cały swój plan. O dziwo, mamy całą tą miejscówkę już odkrytą. Więc zgaduję, że po prostu idziemy przed siebie. Okej. Mam nadzieję, że tu już nie będzie tak tragicznie, jak było ostatnim razem. Trudnej sytuacji. To słowa Kamil. Taki właśnie się stałem. Ale może to wojna go zmieniła. A może nawet napęd Zero. Zajmuję się wynalazkami, bo jestem w tym niezły i wszystko mnie ciekawi. Ale nigdy nie myślałem, że mogłyby mnie tak zmienić. Nie muszę być taki jak on. I nie będę. Okej, zobaczymy. Okej, żadnych wrogów. Po prostu biegnę przed siebie. A, dobra. Chodź. No dobra. Ciekawe, jak tego zrobimy. Okej. Bardzo mnie dziwi, że nie ma tutaj żadnych wrogów. Rozumiem, że tu po prostu idziemy na boss fighta i tyle. To jest. W ogóle nie rozumiem, co wyprawia. Jest jakiś plus przynajmniej. Nie będę się wkurzał aż tak bardzo przed tym. Aha. Ostrożnie, zabarykadował się. Okej. Nie zrobi ci krzywdy, ale możesz się poczuć, jakbyś szła przez szlam w slumsach. Możesz się przez to przebić? Użyć swoich gadżetów? Tak. Pewnie. Stanę na posterunku, dopóki nie dezaktywuję bariery. Dobra. Zobaczmy gadżety. Co ja mogę tu stworzyć? Czy ja w ogóle chcę coś wymieniać? Kiedy nie ma ładunków przewinięcia. Teoretycznie mogłoby się to przydać, ale... Chociaż... Ile to za... Jedno miejsce. Ja mam jedno miejsce wolne. Dobra, zobaczmy jeszcze tu. Zwiększa czas działania ogłoszenia wrogów z każdego wroga trafionego pulsem temporalnym. Ha, czyli tym ogłoszeniem. Pozwala Echo zadawać obrażenia wrogom, gdy przenika przez nich, używając prędkiego doskoku. Dobra, weźmy to. I wyposażmy to. Dobra. Może się uda to wykorzystać. Może się to przyda. Już nie będziemy mieli jak się cofać. Mhm. Stoi tu. Co ty tu robisz? Jak to co? Chciałem ci pomóc. Musi być jakiś inny sposób, żeby zapobiec wybuchowi wojny. Myślisz, że nie próbowałem? To jedyne wyjście, Echo. To najwyraźniej za słabo próbowałeś. Zawsze jest kilka opcji. Trwa wojna, Echo. Wojna tak bolesna i destrukcyjna, że nie możesz sobie tego wyobrazić. I Zaun nie jest tym dobrym. Jedynym sposobem na powstrzymanie tego jest zniszczenie Syntixi w przeszłości. Tym razem to na pewno zadziała. Proszę. Ta bomba zniszczy przecież połowę Piltover i połowę Zaun. Nie pozwolę ci zniszczyć mojego miasta. O kurde. O kurde. Aha, dobra. No widzę. Masz ładne zabawki. Dlaczego nie możesz mnie posłuchać? Co jest? Oho. No dobra. Nie chcę zrobić ci krzywdy. Okej. No fajnie. Okej.
Nie zatrzymasz mnie! No, dobra. Żyjmy tego... Aha, coś czuję, że będzie kilka etapów tego fajta. Nie. Okej. Dobra. No, kilka etapów będzie. Co jest? Jak mogłeś? To sięga dużo głębiej niż myślisz. Muszę to zrobić. A co on robi? Okej. Dlaczego nie możesz mnie posłuchać? Aha. Okej. Bo się mylisz, dlatego nie mogę cię posłuchać. Okej. No, fajnie. Co ty robisz? Dlaczego nie możesz mnie posłuchać? Co? Aha, dobra. Nic się nie dzieje, jak w to wejdę. To nie rób! Jesteś tego pewien? Mhm. Okej. Okej. Nie możesz tego zrobić! Nie, coś nie pominąłem. Okej. Fajnie. Aha. No dobra. No i ponownie mamy motyw muzyczny Echo przy walce z Echo. Czemu Warwick nie mógł dostać swojego? Nic nie musisz. Okej. O tym zapomniałem. Nie chcę zrobić ci krzywdy. Okej. Już ci to tłumaczyłem, chłopie. Nie rób. Jak nie chcesz, to nie rób. No dobra. Dlaczego nie możesz mnie posłuchać? Okej. Okej. Nie! Nie! Jezus! Nie! No. Co ty robisz?! Dobra! Wojna nie jest twoją winą. Nie musisz naprawić całego świata i to zupełnie sam. Wiem. Wiem. Masz rację. Może i palnąłem coś przedtem, ale jesteś dobrym człowiekiem. I wiem, że wszystko, co robisz, robisz z miłości do tego miasta. I do mnie. Być może jest inne wyjście. Pomyśl. Serio? My rozdzieramy czas. Nie łapię. Naderwaliśmy tkaninę tej linii czasowej. I może to właśnie jest rozwiązanie. Odpalisz swój napęd zero? Okej. Nasze napędy ciągną w przeciwne kierunki. Możemy to wykorzystać i poszerzyć tę szczelinę, żeby pomieściła bombę Syntixii. Wtedy pozbędziemy się kryształów z tej linii czasowej. Przecież to będzie próżnia! Wciągnie też całą wieżę zegarową do środka! Wiem! Zamknę szczelinę, gdy tylko Syntixii będzie w środku.
Jak doliczę do trzech, wyłącz swój napęd zero. Dobra? Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Puszczaj to! Zaraz i ciebie wciągnie! Nie zamkniemy jej stąd! Trzeba ją zapieczętować! Poświęci się. Od wewnątrz! Co ty wygadujesz? Obyś pewnego dnia był ze mnie dumny. Co ty wyprawiasz? Poświęca się. Nic ci nie jest? Nie ma go. Odszedł? Ja... nie wiem. Zabrał bombę poza bieg czasu. Co masz na myśli? Nasze napędy zero stworzyły szczelinę w czasie, a... on zapieczętował się w niej razem z Sintixi. Nie wiem, gdzie zniknął. A więc przepadł. To oznacza, że jesteś wolny. Nie wisi nad tobą fatum jego losu. Ta... zdaje się, że tak. Przyszłość z kryształami Sintixi nie jest już możliwa. Moi agenci przechwycili pozostałych Poindestrów i ich produkcję kryształów. Nasze miasta są teraz bezpieczne. Nie ma Sintixi ani bomby. Jesteśmy bezpieczni. Ale... co się teraz stanie ze mną? Tyle. Co się stanie ze mną? No nic, bo... no dorośniesz, no i tyle, no. Okej, pomieńmy te napisy. O, proszę. Okej. To jest miasto projekt. O. Rodzica. Co tam robiło miasto projekt? Słyszysz mnie? Skończył mi się czas. Skończyły się sztuczki. Przepraszam za wszystko. Za mamę i tatę, za Sintixi i za mnie. Jestem tu tylko ja. Teraz zupełnie sam. Ale przynajmniej ty jesteś bezpieczny. Masz wszystko przed sobą. Nie musisz stawać się mną. Możesz oddać serce światu i uczynić go lepszym miejscem. A jeśli potrafisz, wybacz mi. Okej. Chciałem pokazać ci coś i powiedzieć ci o kimś, kogo spotkałem. Masz trochę wolnego czasu? Okej. I co, to tyle? Ten se coś pogadał. Ten... Gratulacje, udało ci się ukończyć historię. Teraz możesz do woli odkrywać Zaun, korzystając ze wszystkich umiejętności Echo, aby znaleźć wszelkie skrzynie i przedmioty kolekcjonerskie, które przedtem mogły ci umknąć. Procentowy poziom ukończenia każdego obszaru znajdziesz na ekranie mapy. No i co? Ja, nie. Szczerze? Mam dziwne przeczucie, że... czy... może nie przeczucie, ale... nie wiem, jakoś... nie podoba mi się to. Co to jest? Co to jest? Co to miało teraz być? Och, dobra, oddajmy Urgota. Mamy rzadką część.
i Urgot. Czy Urgot to rosnący w siłę Hembaron, a może zbiegły kryminalista pragnący zemsty? Czasem te rzeczy wcale nie muszą się wykluczać. No. A, no i to tyle. Okej. Okay. Chodźmy jeszcze to. Na pewno mam dla ciebie coś idealnego. Moda jest połączeniem sztuki. Inks. Czyli taka fioletowa bardziej. Fioletowo-różowa. Dobra, chodźmy jeszcze oddać artefakt. I zakończymy sobie. Nie wiem, jakoś nie podobało mi się to zakończenie. Jakieś takie dziwne. Co on jej chciał pokazać? Co on jej pokazał? O co tu chodzi? Czemu ona nic nie powiedziała? Nad wszystkimi fragmentami Zaun Ax. Jasne. Nie mógłbym bezczynnie patrzeć, jak przeszłość ulega zapomnieniu. I jakie masz plany co do swoich archiwów? Teraz ich miejsce jest w kryjówce, ale zawsze myślałem, że fajnie byłoby kiedyś otworzyć muzeum etnograficzne. Wiesz, pełne historii o Zaun, jego mieszkańcach i wszystkim, co tu się wydarzyło. Będę mógł coś dorzucić? Eko, ty dostaniesz całą wystawę o wynalazkach i w ogóle. Oprowadzałbyś dzieciaki i uczył, jak składać własne ustrojstwa. Taka przyszłość to mi się podoba. No. Otworzysz kiedyś swoje muzeum. Widzimy się wkrótce. Co chcesz wiedzieć? Chcę ci oddać artefakt. Zaun nie dzieje się nic, o czym nie wiem. Początki ulepszeń. Okej. Do przeczytania. Dobra. Gadajmy z Ranksem. Dużo się od ciebie nauczyłem, Ranks. Miło to słyszeć, Eko. Cieszę się, że pomagam chronić przyjaciół. No wiem, ale... Bycie odpowiedzialnym za wszystkich to ciężka sprawa. Robię co mogę. A mogę być waszym trenerem, nie ratownikiem. Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Przypomnij to sobie, jak znów będziesz próbował przewinąć problemy wszystkich wokół. Tak. Tak, dzięki, Ranks. Mogę pokazać ci kilka sztuczek. Okej. No tu już wszystko mamy. To czytaliśmy. Co nam brakuje? Nic. Wszystko tu mamy w kodeksie. Okej. Tu jej nie ma. Dobra. Chodźmy jeszcze z tym pogadać. Znowu gdzieś idziesz? Ano. Ostatnio ciągle latam po całym mieście. Chwytaj się przygody, póki nie ucieknie. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł znowu pokazać świat Trevorowi. Nie wiem, czy już całkiem wydobrzał. Wydaje mi się, że wcale nie jest mu z tobą tu źle. Po co ten pośpiech? Racja. Fajnie się bawimy, to fakt. Rozpoznasz, gdy będziecie gotowi. Zarówno on, jak i ty. Dzięki, Eko. Okej. Gadżetów nie mam żadnych do stworzenia. No, brakuje mi głównie zębatek, ale tych rzadkich części są też. Dobra. To co? Chyba wszystko już zrobiłem. Mogę jeszcze pogadać chyba z Corinem. Czy mi się wydaje? Zobaczmy. No ale to już raczej jest koniec. Tak, gdybym miał teraz tą grę ocenić, w ostatnim odcinku dałem jej 8 na 10. Myślałem, że to teraz trochę podwyższy to, ale chyba raczej zostanę przy tym 8 na 10. Eko, jak ty to zrobiłeś? W Zaunasz roi się od kryjówek. Wystarczy się po prostu za nimi rozglądać. Należą ci się ogromne, najszczersze podziękowania. Być może za pieniądze ze sprzedaży będę mógł wrócić do Piltover i poszukać Oriany. Znajdzie ją pan, ale będzie mi tu pana brakowało. Kiedy przypomnisz sobie o mnie, gdy mnie już nie będzie, to przypominaj sobie też, jak łatwo stracić osoby, które kochamy. Nigdy nie możemy ich porzucać. Zapamiętaj to, Eko. Oczywiście. Nie zapomnę. Cześć, Eko. Pamiętaj, żeby zawsze żyć w zgodzie ze sobą, Eko. Dobra. Jasne, rozumiem. Okej. No, czyli to jest już full wszystko. Czyli zostało mi jeszcze tylko wymaksować Wesołe Miasteczko zostało. Czy tam ten pokój śmierci przejść. Nie do zrobienia. I...
No i zobaczę, czy tam jeszcze coś nie ominąłem. No, więc... Chciałem grać, dać tej grze więcej, na dziewiątkę, dziesiątki raczej nie, dziesiątka... Myślę, że na tak czy siak ta gra na dziesiątkę nie, ale... Dziewiątkę chciałem jej dać, ale... Nie wiem. Takie... 8, może nawet bardziej 7,5. Wszystko, co mogę jej dać. No nie wiem, nie... Tak jak mówię, nie podobało mi się do końca to zakończenie. A wyjdźmy jeszcze... Tak tylko z ciekawości, ile procent mam. 97. Dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, za oglądanie całej tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobało. I widzimy się w kolejnych grach, seriach, transmisjach na moim kanale. Na razie.